Ania, korzystając z okazji, że przed chwileczką mogłam z Wami porozmawiać na temat Dzień dobry, TVN, no nie mogę, słuchaj, nie zapytać Ciebie, jako, można powiedzieć, takiej specjalistki od rodziny królewskiej, jak Ty oceniasz w ogóle tę sytuację, która się teraz dzieje i, i właściwie, czy Ty masz jakiś pomysł, co się dzieje z Kate? Tak. Gdzie jest Kate? Gdzie jest Kate? Wiesz, to sama trochę jestem zaskoczona, że tak bardzo Kate zapadła się pod ziemię. Bo jednak się spodziewałam, że jak ciśnienie będzie tak ogromne, to jednak wcześniej czy później gdzieś się pojawi. Może nie tyle w oficjalnej sytuacji, ale że no choćby to zdjęcie słynne, które jak się okazało było poskładane z tych, znaczy z tych, nikt nie widział oryginału, ale prawdopodobnie z kawałków jakichś zdjęć, że jednak takich manewrów nie będzie. Tylko pokażą po prostu zdjęcie, które naprawdę gdzieś w Windsorze po, powstało. No i że będziemy mogli podziwiać prawdziwą Kate, że jednak dochodzi do siebie, do zdrowia, ma się dobrze. Wiesz, czy rodzina królewska Twoim zdaniem w ogóle dobrze to wszystko rozgrywa? No bo to się dzieje na oczach świata. Właściwie mam wrażenie, że zapanował trochę taki chaos komunikacyjny w tym wszystkim. Wiesz co, pałac to jest w ogóle skomplikowana instytucja. Nie bez, nie bez kozery nazywa się y, całą tę rodzinę i ten biznes firmą, bo to jest firma, bo to jest splot różnych układów zarówno biznesowych, jak i tych rodzinnych, a nie zawsze jest to do końca zdrowe, jak choćby pokazuje też y, historia z Dajaną, do której Zresztą teraz Kate jest również porównywana. Chodzi tutaj o ten nadzór i to, jak bardzo obiektywy są w nią wycelowane, czy ona się pokazuje, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o te rozgrywki, wiesz co, to jest tak, Karolina, że zdrowie zawsze było tematem tabu w rodzinie królewskiej. Oni nigdy do końca o tym swoim stanie zdrowia nie informowali. To się zmieniło trochę, jak już te młodsze pokolenia zaczęły wchodzić. Na przykład książę Karol bardzo otwarcie powiedział, że idzie na zabieg w związku z prostatą, na przykład. Czegoś takiego wcześniej nie było. Natomiast zwróć uwagę, kiedy Karol wychodził ze szpitala, dał się sfotografować, sfilmować. Oni ramię w ramię z Kamilą tam stali. W przypadku Kate tak nie było. Nikt oczywiście od niej czegoś takiego nie wymaga. Planowana była ta operacja, operacja jamy brzusznej, więc to nie było jakieś zaskoczenie, bo oni powiedzieli, że Kate będzie szła do szpitala. Natomiast nigdzie później już ona się nie pokazała. A przypomnijmy, że ona się nie powstrzymywała przed takimi dość hardkorowymi wyjściami publicznymi. Dość przypomnieć, jak pozywała z dziećmi, na przykład w kilka godzin dosłownie po porodzie. Także no rzeczywiście wydaje się, że coś tam poważnego się zadziało, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, natomiast to są oczywiście tylko spekulacje, bo nikt do końca nie wie, na czym ta operacja polegała. Pałac też zapowiedział, że Kate pokaże się w okolicach Wielkiej Nocy. Zobaczymy, czy tak będzie. Oni zresztą od początku wydali taki komunikat, ale rzeczywiście to ciśnienie było tak ogromne i ilość tych teorii spiskowych, która się pojawiła, tak ogromna, że rzeczywiście aż się prosiło, żeby właśnie. Jakieś legitne zdjęcie choćby opublikowali. Natomiast jeszcze jedną rzecz Ci ciekawą powiem. Otóż Kate zareagowała w bardzo niestandardowy sposób na to, jak wybuch cały ten skandal, że to zdjęcie było photoshopowane, dlatego że na drugi dzień od razu wydała oświadczenie sorry, rzeczywiście to zrobiłam, przepraszam, czyli tutaj nie było tego zwyczajowego milczenia przez wiele dni, tylko jednak ona od razu zareagowała, to znaczy prawdopodobnie, no na pewno, żeby uciszyć plotki, wyciszyć tę sytuację, ale to nie pomogło, bo walec ruszył i teraz też, to nie wiem czy wiesz, prawdopodobnie jest też photoshopowane zdjęcie jej autorstwa, gdzie królowa pozuje wśród prawnucząt, to jest kolejna historia, tak. Że tam było gmerane przy tym, no.